Japonii, tylko w lądku zdroju, w Arboretum. I możecie tutaj zaobserwować klon japoński właśnie. On w ten sposób się wybarwia na taki kolor czerwony jesienią. Jest bardzo ciekawy, ponieważ często zostaje mylony z konopiami indyjskimi. Na przykład możecie tutaj zaobserwować go w formie zielonej. To jest to samo drzewko, tutaj jest czerwone, tutaj jest zielone. Mamy tu azalię pontyńską. Zobaczcie, na jaki bordowy kolor się wybarwia. Od góry widać pączki. Tak to się nazywa? Pączek? No pączek chyba. Bułeczka, drożdżóweczka. Bardzo ciekawe, kolejne bardzo na kolor bordowy wybarwiona roślinka. Przybarałeś tu też nawet grzybka. A ale macie grzybka właśnie. Kurde. W tym miejscu mamy trzmielinę oskrzydloną. W ten sposób się wybarwia. Jest to w arboretum najbardziej wybarwiona w kolor taki bordowo-czerwony roślina. No i jest zbyt bardzo spektakularna. Część skrzydełek już odpadła. Tu możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda. Mamy ognik szkarłatny, czyli takie do jarzębiny podobne owoce. No i też się zabarwia na kolor czerwony. Muchomor czerwony. No i słuchajcie, jak jest pogoda deszczowa i pada deszcz, to deszczówka się zbiera tutaj na nim u góry. Trzeba pozbierać te śmieci, co się tutaj zebrały. No i jak on jest wywinięty do góry kapturem, ta woda zbierze się od góry. To jest to tak zwane wino krasnoludów. Jak to się wypije, no to można się fajnie poczuć. Ładnie poszło. Nic nie poszło. Poczekaj, dobra. Poczekaj, ja wstyknę. O. Dobra, jest, ale że wam się tak chce. Wszystko. Dobra, puść, odejdź. Wzmocnienia porządne porobić, żeby to się nie ruszało. Pewnie ma to. Dobra, to, to będzie się rozwalał. Widzisz, mogliśmy to troszeczkę bliżej. A nie, dobrze będzie. Obecnie. Git, ja mam tutaj w ręce te gwoździe. Trzymaj. Tego mi szybko. Wbijasz? Harnasie! Harnasia mam w plecaku. O! Trzymaj to. Słuchaj, to cię, takie coś. Wymienimy to na wiosnę wszystko w całości. Dobra. Bo to tak nie może być. No, ale już ładnie. Nie, to trzeba wszystko wymienić w całości. Tak. Ale się czym? Dobrze. Nie, będzie bezpiecznie. No pewnie. Idziemy. Każdy po czymś bierze i schodzimy.